Hej, hej, witajcie w nowym vlogu, w nowym filmie. Mamy dzisiaj wtorek i raczej zakładam, że to będzie vlog dwudniowy, bo mamy już, słuchajcie, godzinę 19:08. Słuchajcie, dzisiaj miałam też taki, w ogóle tak co ostatnio się tutaj z wami łączę, to mówię, że mam taki dynamiczny dzień, ale naprawdę te dni są jakby coraz takie szybsze, coraz więcej się dzieje w pracy i przed chwilą właśnie rozmawiałam z koleżanką i mówiłam, że jestem, tak wiecie, mega pozytywnie nakręcona, taką pozytywną adrenaliną. Robię sobie herbatkę i siadam zaraz do montowania filmu. Znaczy filmu, mierzymy, ale to mierzymy już, chyba będziecie, właśnie nie wiem, albo będzie to mierzymy przed tym vlogiem, albo po tym vlogu, jeszcze nie wiem. Jakiś kubek na herbatkę, słuchajcie, pozbyłam się ostatnio niechcianych kubeczków, które jeszcze były w dobrym stanie i sprzedałam je oczywiście w cudzysłowiu teściowi na wieś tam, wiecie, taki domek sezonowy, tam się na pewno przydadzą. Ale ja robię nowe miejsce pod nowe kubki. Cały czas nie mogę się doczekać na wypicie kawy z mojej świątecznej kubko szklanki, ale zostawiam to na grudzień i już nawet sobie tak pomyślałam, że takie rozpoczęcie grudnia i może tego vlogmasu. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, bo we wcześniejszym vlogu pytałam Was, co o tym myślicie, o vlogmasie, czy nagrywać, czy nie. No i tutaj większość z Was do mnie napisała i komentarze, i na Insta też często piszecie do mnie wiadomości, że Kasia, nagrywaj vlogmasy, no bo jakby miały być jakieś mega krótkie filmiki, będzie super. I powiem Wam, że naprawdę jakoś tak nakręciłyście mnie, że może faktycznie dam radę, chociaż takie krótkie, no ale wiecie jak to jest. Tak jak Wam ostatnio mówiłam, no rano wstaję, ubieram się, jadę do pracy, wracam, też wiadomo w grudniu jest taki bardziej intensywny miesiąc, więcej się dzieje, jakieś ozdoby za choinką, za prezentami. Nie wiem jeszcze jak wygląda grudzień w mojej pracy, bo to będzie pierwszy grudzień w tej pracy, w tej branży. No ale myślę, że jakoś dałabym radę to ogarnąć. Już powiem Wam, że nawet rozmawiałam z Michałem, że mu mówiłam, że słuchaj, jest taki plan, że będę codziennie nagrywać filmy, co Ty na to? Czy mnie wesprzesz jakkolwiek? Bo wiadomo, to wymaga dużo pracy. Wiecie, niektórzy traktują YouTube jako swoją pracę, nagrywają filmy tak samo jak wszystkie osoby, które zaczynają YouTube, to jest po prostu pasja, to jest hobby, to płynie prosto z serca, znaczy chcę w to wierzyć, że tak jest. No wiadomo, czasem się okazuje to jednak pracą, ma się z tego większe pieniążki i można jakby nie pracować nigdzie indziej na etacie, można się na tym skupić. Fajnie, super. No ale właśnie musiałabym połączyć jakoś, wiecie, życie codzienne, pracę i nagrywanie. Ale powiem Wam, że bardzo bym tego chciała, bardzo bym chciała nagrywać vlogmas. Już w tamtym roku, znaczy wiecie, w tamtym roku dopiero ponad rok nagrywałam na YouTube i też myślałam sobie nad tym, żeby nagrywać vlogmas, no ale jakoś tak nie miałam odwagi. Teraz jakby, wiecie, też taką mam większą pewność siebie, jeżeli chodzi o nagrywanie. Łatwiej mi to przychodzi i nie stresuję się już tak na początku, więc myślę, że dałabym radę. No musiałam się tak, wiecie, uzewnętrznić z moimi vlogmasowymi emocjami. Więc taki jest plan. No i słuchajcie, tak, puściłam pranie. Muszę w ogóle zobaczyć, jaka będzie pogoda na naszym wyjeździe, bo znowu wiecie, wyjazd na 4 dni w listopadzie, trzeba wziąć pod uwagę, że trzeba wziąć ciepłe rzeczy, czapkę, szalik, rękawiczki, tym bardziej, że mamy zamiar dużo zwiedzać, więc dużo będziemy, wiecie, łazić gdzieś tam po dworze. No i trzeba się ciepło ubrać. Powiem Wam, że widzę światełko w tunelu naszego grzejnika. Zaraz po właśnie długim weekendzie Michał umówił się z fachowcami na wymianę grzejnika i niestety nie da się zrobić takiego wysokiego, długiego, jak chciałam, takiego fajnego grzejnika, musi być taki zwykły, standardowy, bo panowie inżynierowie się wypowiedzieli, że taki długi grzejnik może niestety, mimo że będzie nowym grzejnikiem, tak samo dzwonić jak i ten. Co ja bym chciała, żeby tutaj cytrynę. No i tak, i słuchajcie, byłam wczoraj jeszcze na jakichś zakupach, takich pod wyjazd, wiecie, jakieś kosmetyki, jakiś żel pod prysznic, bo już mi się też kończył. Byliśmy w Rossmanie, byliśmy w jakoś mi się dzieje, język plącze, po zapasy jedzenia dla Edunicia. I słuchajcie, w ogóle znajomi wysłali paczkę Michałowi, mojemu, na urodziny z Niemiec. To był chyba DHL. W ogóle z tą paczką to w ogóle była taka historia,
więc jak chcecie wysyłać paczkę z zagranicy do Polski, no to powiem Wam, że ani Michał nie dostał SMS-a, że wiecie, zawsze dostajemy SMS-a, jak coś się zamawia, tak? Że kurier dostarczy paczkę, że coś tam, nic, zero. Gdyby ktoś chciał zrobić komuś niespodziankę, no to chyba się nie da, niestety trzeba poinformować odbiorcę, że będzie paczka, bo gdyby nie to, że wiedzieliśmy, że ta paczka będzie, dostaliśmy od znajomych numer tej paczki, nawet jakiś telefon do kuriera im też podali, też nikt pod tym numerem nie odbierał. W końcu, wiecie, Michał się wkurzył i pojechał do tego biura, biura do tej centrali, no nie wiem jak to nazwać, akurat u nas w Zabrzu jest. No i się okazało, że ta paczka właściwie czeka tam na miejscu. Na szczęście nie zdążyli jej odesłać. Ogólnie paczka szła chyba, nie wiem, 2 tygodnie. No i paczka jest u nas i Michał śpi, a ja mam zamiar mu coś ukraść. Albo to, albo to. Powiem Wam, że uwielbiam niemieckie słodycze. Właśnie te z Ritter Sport, to są z ginem, no i z rumem, ale to myślę, że wszyscy znacie, ale nie, powiem Wam, że zamówiłam dietę od poniedziałku po powrocie z długiego weekendu i ja i Michał tym razem też się zdecydował na dietę, także koniec, koniec tego folgowania sobie, bo powiem Wam, że dzisiaj rano przymierzyłam moje, pamiętacie, kiedyś mówiłam Wam, że mam takie kontrolne spodnie, bo z wagą się nie kochamy i w ogóle moja waga i tak waży za każdym razem jakąś inną wagę, ona, nie wiem, może baterię bym musiała wymienić. I miałam takie spodnie kontrolne, że jak czułam, że coś chyba przybyło i mierzyłam te spodnie, dopóki w nie wchodziłam, to było dobrze, więc dzisiaj je rano przymierzyłam, weszłam w te spodnie, ale naprawdę ledwo, ledwo co, więc bardzo źle i wiecie co, wkurzam się tak zawsze, bo tutaj przed Wami zawsze mówię, dobra, wracam do ćwiczeń w ogóle, tyryryry. A potem jest taki pęd w ogóle codzienności, po czym mam czerwony nos, ale zmarzłam, bo stałam z koleżanką i rozmawiałyśmy na dole pod klatką, przyjechała po walizkę pożyczyć, bo też wyjeżdżam. No i teraz zmarzłam. No i co ja chciałam powiedzieć? Aha, no i że tak sobie obiecuję i tak mam czasem wrażenie, że jak już tak głośno to powiem i też przed Wami, że dieta, że wiecie, że będę ćwiczyć i w ogóle, to będę zmotywowana, ale sorry, ale jakoś mnie to nie motywuje, więc stwierdziliśmy, że pierwszym krokiem i 80% wygranej z kilogramami to jest dieta. Nie mam, słuchajcie, czasu na to, żeby ważyć, patrzeć na to, jakieś przepisy, mimo tego, że mam Thermomix, po prostu tak mi ostatnio brakuje czasu, nie wiem, czy też przez to, że tak wiecie, 16 godzina i już się robi ciemno, ale to jest w ogóle jakaś masakra i stwierdziliśmy, że okej, nie umiemy się zmobilizować, więc zamówimy sobie dietę. Już Wam o tym mówiłam, że w ogóle przeliczyłam sobie koszty, jakie są związane z zakupami jedzeniowymi, że tak powiem, a ile kosztuje taka dieta i naprawdę to wcale nie wychodzi tak drogo, a ile macie czasu zaoszczędzonego, już nie wspomnę jakiś gaz, prąd, wiadomo, czy tam dojazd do sklepu, naprawdę, teraz są takie konkurencyjne ceny, jest też tyle tych różnych cateringowych firm, które też gdzieś tam walczą ze sobą, no słuchajcie, ten swetry mierzyłam przed chwilą i mam pełno takich kłaczków małych ze swetrów. No i tyle jest tych firm cateringowych, że po prostu się chyba też ścigają już na ceny. Dobra kochani, bo jak ja się rozgadam, to znowu tutaj pół filmu to będzie moja gadka do Was. Mam herbatkę, zrobiłam sobie herbatkę z cytrynką. Mam tu miód, taki dobry miód właśnie mam od teścia. Z gąsawy. I to jest, jak dobrze pamiętam, miód gryczany. On jest taki jasny. Uwielbiam ten miód. Dużo bardziej lubię ten gryczany niż taki zwykły, jakiś tam wielokwiatowy. Taki, wiecie, że on jest taki przezroczysty i właśnie najgorsze, najbardziej dla mnie zgubne są takie świeże bułeczki z rana z masełkiem, z białym serkiem i z miodem. Uwielbiam pieczywo i to i powiem Wam, że właśnie ostatnio tak na szybko, co rano kanapka, do pracy kanapka, jakaś sałatka ewentualnie w pracy czy coś, czy wieczorem znowu jestem głodna, jak wracam do domu, bo szybko, szybko nie było czasu w pracy i cały czas taka bułka, bułka, bułka i wyglądam jak taka buła. Dobra kochani, idę montować, mierzymy i do zobaczenia później. Dzień dobry w nowym dniu. Zobaczcie, jaki ładny wschód słońca. Przed chwilą był jeszcze ładniejszy. Wstałam, poszłam się umyć i mówię, zaraz Wam nagram i już jest coraz jaśniej. A tam na niebie, tego nie będziecie widzieć w kamerze, ale leci samolot. Tak ładnie wygląda.
Tak, wiem, jaram się takimi pierdołami, ale lubię wstawać i widzieć taki piękny, piękny dzień. Mam nadzieję, że taki będzie dzisiaj. Dzisiaj mamy środę. To jest prawie jak piątek, ponieważ przed długim weekendem. Dzisiaj tyle co do pracy i jutro wyjeżdżamy. Także tak. Hej, kochani, ja już ubrana, zrzuciłam piżamę, zrobiłam sobie poranną kawę i zobaczcie, nie mam włączonej lampy, nie ma nic, jest po prostu dzisiaj taka ładna pogoda, że jak rano wstałam, to sobie pomyślałam, że zaspałam, jest za 5:07 i wczoraj o tej godzinie było tak ciemno, że znowu myślałam, że jest, wiecie, o godzinę w drugą stronę. Masakra. Dobra, przyszłam do Was z nowym podkładem z Becky. To jest coś takiego, już Wam pokazuję. W takim opakowaniu był. I upolowałam go w TK Maxie. Byliśmy przedwczoraj. Tak, przedwczoraj byliśmy na takich małych, szybkich zakupach w TK Maxie, bo Michał chciał sobie coś kupić, ale niestety nic nie było. Więc żeby nie było, że wróciliśmy z pustymi rękami, to ja sobie kupiłam podkład. I tak, jak wiecie, firma Becka już nie istnieje, bo od września jakoś tak, podobno z uwagi na pandemię zakończyli swoje działania na rynku. No i tak wiecie, było kilka produktów, nad którymi dość długo się zastanawiałam, czy sobie nie kupić w Sephorze. No i co, już nie kupię. No i tak, co to jest w ogóle za podkład przede wszystkim? To jest podkład taki 24-godzinny, który się utrzymuje. Ma mieć takie dosyć mocne krycie. I tak właśnie pierwsze, co nałożyłam go na czoło. No i zobaczcie, powiem Wam, że coraz ciężej będzie mi testować podkłady, ponieważ to moja buzia wygląda coraz lepiej. Dziękuję, bo bardzo dużo od Was komplementów w związku z moją cerą dostaję. Ma się trzymać 24 godziny, lekka, nietłuszczowa konsystencja. Słuchajcie, wschodzi słońce, zaraz mi to będzie prześwietlać, ale trudno. No i co, przetestujemy sobie go dzisiaj, jak on się będzie trzymał, a że dzisiaj na pewno będę do Was nagrywać z końcem dnia, bo zaczęłam vloga wczoraj, się rozgadałam w kuchni podczas robienia herbaty, potem powiem Wam, że puściłam dżinsy, poszłam się wykąpać, obejrzeliśmy z Michałem ślub od pierwszego wejrzenia, bo mega się w ogóle wkręciliśmy tym razem w to. No już będę mieć, widzicie, już słońce wschodzi, ale będzie dzisiaj piękny dzień. Wkręciliśmy się w te śluby tym razem, znaczy ogólnie zawsze lubiliśmy oglądać, ale teraz tak wiecie, już wiemy, że wtorek 21:30 siadamy przed TV i oglądamy. No i tyle, dzień przyleciał i poszłam się mieć spać. I oto jestem. Dobra. Kolor jest ok. Ja mam kolor 2C2. Ciepły kolor. Przeważnie jakaś dwójka z dwójką mi pasuje. To był najciemniejszy kolor, jaki w ogóle był w TK Maxie. No i czy wy teraz to będziecie widzieć, jak to wygląda? To może tak, zobaczcie, bardzo ładnie, bardzo ładne krycie, bardzo ładnie wyglądam. No nie jestem zadowolona z tego słońca jednak, jeżeli chodzi o nagrywanie. Ale czekajcie, może zaraz tu coś wykombinujemy z roletami. O, tak będzie chyba trochę lepiej. Skrzywiłam. Tak to właśnie jest, jak się ustawi kamera, a potem się coś już... Aha, teraz będę mieć takie... Dobra, przesunę się trochę. Okej, okay, no to szybko, szybko. Wiem, co jeszcze miałam z Wami przetestować, to... To też kupiłam w TK Maxie, też jeszcze tego nie otwierałam, ale to chyba sobie przetestujemy już na wyjeździe, zobaczymy. Wezmę sobie to albo jako bazę, albo właśnie jako taki krem BB. Klinik, nie mam nic innego. Ale nie martwcie się, będę robić zamówienie, jak wrócimy z wyjazdu. To będzie coś nowego, myślę. Wiecie co, to nie jest też tak, że jakby nie chce mi się tego zamawiać, tylko to jest to, że ja się ostatnio na nic nie umiem zdecydować, słuchajcie. Naprawdę, to jest tragedia.
tak było z hotelem na wyjazd. Znaczy, w sumie to dalej jest. Jutro wyjeżdżamy, a my w sumie nie mamy nic takiej, wiecie, potwierdzonego. Trochę też nie ukrywam, baliśmy się, no bo wiecie, co chwilę coś się zmienia z tymi obostrzeniami i mówię co, zarezerwujemy hotel za, nie wiem, 1000 zł czy tam więcej i się okaże, że nie możemy jechać, bo są jakieś obostrzenia, a nie wiem, tam na Węgrzech nie będzie nikogo to interesowało i no i co, no nie będziemy mogli, wiecie, anulować rezerwacji. Pędzelku mój, gdzie jesteś? On, jesteś. Ale słońce, powiem wam. Zobaczcie, jak będzie dzisiaj pięknie. Po wczorajszym dniu w pracy mam nadzieję, że dzisiaj będzie piękny dzień. I na pewno trochę, tak wiecie, spokojniejszy, nie ukrywam, marzyłoby mi się. Za dużo mi się pocnęło. Okej. Dobra, zobaczcie, rzęsy oczywiście się pięknie trzymają. Akurat przed wyjazdem nie zdążyłam się z Olą umówić na rzęsy. Dopiero idę we wtorek, jak wrócimy z wyjazdu. Idę też na paznokcie. Może wtedy będzie wino czerwone, nie białe. Dobra, kochani, którą mamy godzinę? 7:01. No, powiem wam, dobra jestem. 5 minut się tutaj ogarnęłam. Oczywiście, że mam na telefonie milion powiadomień, wiadomości. Dobra, już nawet na to nie patrzę. Dobra, kochani, ja się zbieram. Idę jeszcze z Edmundziem na spacer. To piję sobie kawkę i po pracy się do was odezwę. Zobaczymy, jak się trzyma ten podkład. W ogóle nie wiem, czy wam powiedziałam, jak on się nazywa. Ultimate Coverage 24, 24-godzinny. Także zobaczymy. Aha, i słuchajcie, on był za 159 zł i kupiłam go za 59 zł. Tak wpadł mi, wiecie, w ręce podkład z Beki za 59 zł, no to żal nie brać. W ogóle często w TK Maxie była Beka. Ciekawe, czy jeszcze coś rzucą. Jakieś takie właśnie resztki w związku z tym, że ona już zakończyła swoje działania na rynku kosmetycznym. Tego jestem też bardzo ciekawa. Testujemy sobie. No i co, pogadałabym z wami więcej, ale czas wstawać i się ogarniać do reszty. Mówię, idę z Eduńciem. No i jak wrócę do domu, to się będę pakować, prasować, więc na pewno wam pokażę, co zabieram ze sobą na ten wyjazd. I może coś więcej jeszcze pogadamy. A, w ogóle musimy Eda dzisiaj zawieźć do mojej mamy. No tak, bo jest środa. Także wiecie, my wyjeżdżamy, a Eli ma weekend u babci. Także musimy go jeszcze dzisiaj podrzucić do moich rodziców. Dobra, kochani. Uciekam. W tym miejscu życzę wam miłego dnia. Hej, hej. Ja już wróciłam z pracy. Jest dość późna godzina, bo byliśmy jeszcze zawieźć Edwincia do mojej mamy już, żeby wiecie... spędzał już czas tam, a ja się zabieram za pakowanie. Już sobie wyprasowałam połowę ciuchów. Michał właśnie się też tam doprasowuje i zaraz będziemy się dopakowywać. I stwierdziłam, że pokażę wam, jakie kosmetyki zabieram ze sobą na wyjazd. Idę zaraz też się kąpać i tak dalej. I nie wiem, czy już w łazience wam nie pokażę, jak wygląda moja buzia po całym dniu z tym podkładem z Beki, bo trochę mam takie mieszane uczucia. Tu wydaje mi się, że w tym świetle wygląda super, ale do tego tematu wrócimy zaraz w świetle łazienkowym. Zawsze wam mówiłam, że to jest takie światło prawdy. Tam niestety wszystko, a niestety, niestety wszystko widać w tym świetle. No i tak, wyciągnęłam sobie tutaj, słuchajcie, wszystkie kosmetyki, które chcę ze sobą zabrać, więc już wam pokażę. O, więc tak, ja ogólnie staram się na wyjazdy zabierać wszystkie miniatury, które jeszcze gdzieś tam mam. Tutaj jeszcze z tamtego roku mam z kalendarza adwentowego, takie wiecie, jeszcze nie otwierane. I tutaj mam taki żel do mycia twarzy, więc sobie też go wezmę. To jest taki peelingujący.
No i wezmę ten z doktora Jarta. Sfokusujesz się mi tu aparacie. Jak zwykle musi mi psocić. Łapię wszystko, co jest za, a nie chce mi się sfokusować tutaj na to. O, dobra, mamy to. Więc to jest to, co było wtedy w takiej mini paczce w TK Maxie, co kupiłam z doktora Jarta. I tam właśnie był też ten żel do mycia twarzy, więc biorę ten i właśnie ten z Nuxe. No i właśnie w tej paczce z doktora Jarta był jeszcze taki mały kremik. Bardzo, bardzo go lubię. Naprawdę gorąco Wam polecam. To już jest chyba trzecie opakowanie. No co jest w aparacie? Nie wiem, coś mi się dzieje z tym aparatem. Właśnie nie chcę fokusować tego, co bym chciała, żeby mi złapał ostrość. O! I jakieś dziwne kolory ostatnio łapię. Więc ten krem. I tu miałam taką miniaturkę tego, co to jest esencja właśnie, esencja. Mam ją w takiej troszeczkę większej wersji, a to jest taki naprawdę baby rozmiar. I tutaj mamy ile? Mililitrów? Nawet nie wiem, nie widzę. Ale to będzie idealne właśnie na taki wyjazd na 4 dni. Więc tak jak mówię, dwa takie żele do mycia twarzy. Ta esencja, ten krem do twarzy. Biorę oczywiście krem pod oczy, ten z Recibo Glow. On jest super, tak widzicie, słoiczko, słoiczek jest przezroczysty, on ma taki kolor troszeczkę korygujący cienie pod oczami i rozświetlający, on ma w sobie takie drobinki, daje taki efekt glow i nie wyobrażam sobie już naprawdę poranka i życia bez tego kremu i naprawdę bardzo fajnie nawilża, bardzo fajnie działa, to oko od razu jest takie wypoczęte, takie rozświetlone i naprawdę bardzo fajnie sobie radzi z moimi cieniami pod oczami. I już powtarzam Wam któryś raz z kolei, że odstawiłam totalnie korektor pod oczy, więc coś takiego. Biorę też oczywiście moje serum z mi z witaminą C, bo bez niego też już sobie nie wyobrażam poranka. Ale jestem zła na ten aparat dzisiaj, zobaczcie co tu się dzieje, no nic mi się tu nie chce fokusować. O, za dużo się dzieje w tle po prostu. To Wam naprawdę po raz kolejny naprawdę bardzo, bardzo gorąco polecam, bo to jest sztos i to tak ładnie sobie poradziło z moimi plamami na twarzy i też dostaję od Was naprawdę tyle komplementów, że widać, że ewidentnie ta moja cera się poprawiła, że widać dużą różnicę odkąd zaczęłam nagrywać, a to jak wygląda moja cera teraz, czyli po ponad roku walki gdzieś tam z przebarwieniami. I w ostatnim czasie to jest właśnie największa zasługa tego, jak wygląda obecnie moja cera. No i biorę też takie, wiecie, miniatury, które udało mi się ostatnio też... Aha, to też jest z TK Maxa. I to chyba też nawet było w jakiejś takiej mini paczce. To jest ten krem na korygujący. On ma taki zielony kolor, tego jest dosłownie 5 ml. Używam go ostatnio na noc, bo na dzień niestety no nie współgra z moim podkładem, więc nie wygląda to fajnie i często mi się wszystko ciastkuje później na twarzy, ale na noc jest super, bardzo ładnie koi buźkę, więc jest super, więc zabieram go ze sobą. Mam taką resztkę, powinno mi starczyć na 3 dni. A też znalazłam taką, słuchajcie, próbkę kremu pod oczy. Nie będę brała tego mojego kremu z... Z czego ja mam? Nie z Clinique, tylko z Clarins. Wiecie, ten sztosowy. Nie będę go brać już za dużo, więc myślę, że na te 3 razy, 3-4 razy wystarczy mi taka saszetka. Ewentualnie po prostu nałożę ten krem, który używam na dzień. Mam tu też taką saszetkę z Origins. To jest taka maska z czarnego węgla, więc też coś takiego ze sobą wezmę. I biorę też taką miniaturkę... peelingu, bo jedziemy do hotelu, który ma też taki ala, nie aqua park, słuchajcie, bo jedziemy na Węgry, to już pewnie Wam mówiłam, które słyną z różnych term, jakichś takich łaźni i w naszym hotelu będzie taka opcja, więc na pewno sobie raz albo dwa razy pójdziemy, na pewno jakąś saunę, coś takiego, więc pomyślałam sobie, że wykorzystam i może wykorzystam, może nie, ale biorę takiego maluszka
jeżeli chodzi o peeling do twarzy, to może sobie wykorzystam. Oczywiście wymarzony na moje usta balsam z Recibo, który po prostu najlepiej sobie radzi z moimi spierzchniętymi, suchymi ustami i w ogóle z jakimiś takimi ciężkimi warunkami pogodowymi. A że będziemy dużo chodzić, będziemy dużo zwiedzać, no to wiadomo, że coś na ustach dobrego musi być. Balsamu do ciała chyba nie biorę. Biorę tą moją miniaturkę też tego olejku z Nuxa, które bardzo lubię. On sobie też bardzo fajnie radzi. Wydaje mi się, że taka resztówka mi też wystarczy. Do włosów konieczny hit ostatnich czasów to jest ten balsam, który nabyłam u moich fryzjerek. Bardzo fajnie wygładza włosy. Nie wiem, jak będzie wyglądało, wiecie, mycie włosów w hotelu, bo moje włosy są dość... że tak powiem, lubią się buntować w zależności od tego, jaka jest woda i często się po prostu tak elektryzują, puszą, jak myję włosy gdzieś na jakimś wyjeździe, więc to muszę mieć ze sobą do wygładzenia. No i biorę ze sobą maść, słuchajcie, bo pamiętacie, jaką miałam historię nad morzem na wakacjach, jak mi po prostu wysypało mnie moim atopowym zapaleniem skóry, więc biorę już ze sobą maść w razie w. Aha, i co jeszcze tutaj mam? Aha, taki mały też ten balsam do ciała. No to super, to mi wystarczy, do tego ten olejek. Może też ze sobą wezmę tą bekę. Ona jest taka... Znaczy nie wiem, czy tego nie używałam, ale tak jak Wam mówiłam, wyczytałam, że to może służyć jako baza, albo też jako taki przezroczysty BB krem. Więc może coś takiego, nie wiem, może wezmę. A jeżeli chodzi o makijaż, słuchajcie, to naprawdę takie minimum minima na wyjazd. Biorę mój ukochany podkład z Maybelline Fit Me. Puder do kompletu, on jest w kamieniu, więc nie będę brała nic, co jest, wiecie, no... w proszku, nie mogę się wysłowić, bo żeby mi się po prostu nie wysypało to w walizce, więc ten jest fajny i też mi się fajnie sprawdza. Paletkę, którą bardzo dobrze znacie, do znudzenia wręcz, i to jest taka paletka, którą też można wyczarować, delikatne modelowanie oka jako cienie, można sobie tutaj też coś podziałać, zobaczcie, jak już tutaj wykończyłam tą hulę, bardzo ją lubię, a też ostatnio się przestawiłam na ten Dallas, on ma takie delikatne drobinki i też mi się fajnie sprawdza, więc biorę całą tą paletę. Odnalazłam moją miniaturkę do brwi, więc też biorę ją ze sobą, no i szczoteczka do rzęs i tyle. Także tak to wygląda, tu mam taką małą kosmetyczkę, więc część na pewno spakuję w taką małą kosmetyczkę, a resztę już taką dużą, łącznie z jakimś żelem pod prysznic, wiecie, już z takimi pierdółkami. No więc tak to wygląda. Idę się wykąpać, idę Wam jeszcze pokazać właśnie, jak wygląda moja buzia i test podkładu dzisiejszego. No i tak Wam się tutaj rozgadałam, że jeszcze nie pokazałam Wam, że biorę tą maskę z Laneige, tą na noc, bo to też jest taki sztos, ale to jeszcze położyłam ją kilka razy i Wam powiem, jaka jest moja opinia na ten temat i jak bardzo się pokochałyśmy, bo to, że się pokochałyśmy od pierwszego użycia, to już Wam mogę powiedzieć. Dobra, to teraz już mogę, już Wam chyba pokazałam wszystko i mogę zmykać do łazienki. Dobra, jeszcze Wam chciałam pokazać, jak wygląda moja buźka z tym podkładem, więc powiem Wam tak, ogólnie, tak patrząc, jest ok. Miałam dzisiaj golf i cały ten golf po prostu był z tego podkładu. Mnie bardzo nieładnie to wyglądało, było to bardzo widać, więc w pracy sobie to musiałam przeczyścić jakąś chusteczką, żeby tak nie straszyć. Wyglądało to tragicznie, także strasznie się ściera i staruł się tutaj z całej brody, jak widzicie. Trochę się, że tak powiem, zciastkował i tak się zważył po całym dniu. Nie powiem, miałam dzisiaj taki dosyć dynamiczny dzień i też wiadomo, pogoda jest jaka jest, auta do auta, w pracy, ogrzewanie i tak dalej, aczkolwiek ten dzień nie różnił się z niczym innym i jakby takie, wiecie, moje normalne funkcjonowanie, podpieranie się czy cokolwiek, wiecie, zawsze bym tak mówię, że jak myślę, no, i myślę i się podpieram i często właśnie gdzieś tutaj z tych okolic mi się ściera podkład i powiem Wam tak, jakbym dała za niego 159 zł, czyli taką cenę, jaka była oryginalnie, to bym się wkurzyłam, bo ten podkład nie jest wart tylu pieniędzy. Za 59 zł jest ok, fajnie kryje, ładnie wygląda cera, no ale jednak po całym dniu
No nie są to 24 godziny, tak jak obiecują. I powiem Wam, że poza tym, że ma lepsze krycie od tego mojego ulubionego Maybelline Fit Me, to niczym on dla mnie się jakoś za specjalnie nie różni i powiem Wam, że moim zdaniem się bardziej właśnie ściera niż nawet ten z Maybelline, bo wcześniej na golfie nie miałam aż tak startego podkładu jak dzisiaj. I powiem Wam tak, wydaje mi się, że jakby sam fakt tego, że ta moja cera jest w dużo lepszym stanie i ładniejsza jest też skóra, taka wiecie, wygładzona, super, to już nie będę się powtarzać i się tutaj wychwalać moją cerą, po prostu bardzo się z niej cieszę i jestem dumna, że sobie doprowadziłam moją cerę do takiego stanu. Więc wydaje mi się, że jakby teraz każdy podkład, jaki nakładam, dużo lepiej wygląda niż wyglądał wcześniej. Nie jest zły, ale to nie jest, wiecie, podkład, który mogłabym powiedzieć: wow, super, szkoda, że Becky już nie ma, nie będą produkować, dokupiłabym. Nie, 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 nie. Dobra, kochani, leję sobie, znaczy wyleję, już mam pełną wannę wody gorącej i się kładę, bo nie uwierzycie, ale kolejny wyjazd i coś mi się tutaj robi. Więc wzięłam tabletki, wzięłam sobie Haviran, wzięłam sobie polopirynę na nos, bo nie wiem, czy to jest jakieś osłabienie, czy mnie gdzieś przewiało. Mam tu tą maść taką z jaj. Ona była całkiem spoko, więc na noc sobie posmaruję i po prostu uciekam do łóżka się wygrzać, bo jak rano wstanę z opryszką, to będę mega zła, bo jak wiecie, jakiekolwiek wyjazdy, wiem, że będę dużo nagrywać i no nie ukrywam, ja chcę wyglądać dobrze, nie straszyć Was jakąś opryszką na ustach, to po prostu czuję, że coś mi się tutaj robi, że tego nie widać tak bardzo, ale już po prostu czuję i czuję się taka, wiecie, trochę osłabiona. Więc mam nadzieję, że nic mi nie będzie. A wiecie, ja już zaraz wpadam w taką panikę, że będę mieć, nie wiem, jakiś stan podgorączkowy albo coś, zatrzymają nas na granicy i... No wiem, wiem, nie powinnam tak myśleć, ale ja jestem taki dygus, już Wam kiedyś mówiłam. Dobra, kochani, kończę tego vloga, bo chyba będzie mega długi ten dwudniowy vlog, bo coś się rozgadałam, jak to ja. Więc trzymajcie się ciepło. Oczywiście zapraszam Was na kolejne vlogi, które będą z Budapesztu, do którego się wybieramy. Dużo znajomych nam mówiło, że przepiękne miasto, że naprawdę dużo ładniejsze niż Praga, gdzie Praga mnie totalnie zachwyciła, więc już się nie mogę doczekać. No i tak, także zapraszam Was na kolejne filmy. Trzymajcie się ciepło, zostawcie łapkę w górę, jak podobał Wam się ten vlog i do zobaczenia. Pa, pa.